Włącz i zostań z nami. Po raz kolejny, to już 30, inaugurujemy Ogólnopolskie Forum Młodych. Choć minęło już 29 edycji, to każda była inna i niepowtarzalna. Tak samo i tegoroczne 30 wydanie Forum Młodych będzie wyjątkowe i niepowtarzalne. Bardzo serdecznie pragnę powitać władze Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z księdzem rektorem na czele. Pragnę także powitać księży moderatorów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu na czele z księdzem rektorem doktorem Adamem Woźniakiem. 30 to jest jubileusz trochę, powinniśmy zwrócić na to uwagę, że to 30 raz jest nam dane przeżywać takie spotkanie młodych, forum młodych. Święty Jan Paweł II w swoim pierwszym dokumencie Redemptor Hominis, odkupiciel człowieka, napisał, że drogą Kościoła jest człowiek. Ale kilka lat później święty Jan Paweł II dodał jeszcze coś nowego. Mianowicie w liście do rodzin napisał bezpośrednio takie słowa, że drogą Kościoła jest człowiek i rodzina. I rodzina, musiał to dodać. I jeszcze napisał w tym liście do rodzin takie słowa. Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Ale chodzi o to, żeby ten projekt stworzony i dany nam przez Pana Boga odczytać na nowo. I po to też tu jesteśmy, żeby go odczytać właściwie, poprawnie. Projekt Boży na rodzinę. Że skoro jubileuszowe forum, to i temat musiał być taki, który będzie najbardziej uniwersalny i będzie najbardziej dostępny ze wszystkich możliwych. I to jest właśnie ten temat, projekt rodzina. Każdy z nas, niezależnie od sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie, jakąś rodzinę ma i z jakiejś rodziny pochodzi. I dlatego to jest ten wspólny mianownik, który nas tutaj łączy i temat, który każdego z nas dotyka. Poza tym jesteśmy rewolucjonistami. To wyczytałam z wypowiedzi papieża Franciszka. Priorytetem jest to, by młodzi nie ulegli szkodliwej mentalności tymczasowości, by byli rewolucjonistami z powodu odwagi poszukiwania silnej i trwałej miłości, pójścia pod prąd. Myślę, że obecność nasza tutaj jest dowodem na to, że poszukujemy trwałej, silnej miłości, idziemy pod prąd. Także witam wszystkich rewolucjonistów. Będę starał się pokazać wam, drodzy, fundament, na którym mamy budować zasady funkcjonowania naszych rodzin. Tutaj dziękuję bardzo za tę ważną uwagę pani Marcie, że każdy z nas żyje w rodzinie i z rodziny czerpie swoje postawy. Pozwólcie, że dokonam kilku sondażowych spojrzeń na rodzinę. Rodzina w Izraelu. Czym była? Rodzina w Izraelu była najważniejszą komórką nie tylko życia społecznego. Cieszyła się poważaniem w najstarszych rodach, szczepach i pokoleniach. Miała zawsze charakter patriarchalny. I to jest pierwsze pytanie, które postawiłem przy okazji innej konferencji. Czy patriarchat może narażać na szwank rodzinę? Jak ważne zadanie w rodzinie wypełniał ojciec. Od niego również zależały w określonych okolicznościach życie i dalszy rozwój rodziny. Ojciec rodziny sprawował również określone akty kultu religijnego i posiadał prawo udzielania błogosławieństwa lub przekleństwa. W Starym Testamencie również z tym się spotykamy. W skład rodziny generalnie wchodzili zawsze ci, których łączyły więzy krwi. Zgodnie z tekstem Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset od 21 do 24, małżeństwo monogamiczne było najbardziej pierwotną formą zgodną z zamysłem Bożym.
patriarchowie należący do linii Seta są przedstawiani jako monogamiści. Podobnie zresztą jak sięgniemy do opowiadania o Noem, który miał jedną żonę. Podczas gdy poligamia w opowiadaniu biblijnym pojawia się wraz z linią Kaina. Lamek pojął dwie żony. Tak wyobrażano sobie początki małżeństwa. Monogamia. W rzeczywistości jednak doskonale wiemy o tym, że poligamia była znana w Starym Testamencie. W okresie zwłaszcza patriarchalnym i królewskim było to dość powszechne zjawisko. Znamy te wiele żon, które Salomon w takich koligacjach politycznych pojmował po to, by no właśnie wejść w jakieś prawidłowe relacje z sąsiadami. Prawo rabinackie przewidywało, że mężczyzna, tylko mężczyzna, mógł dać żonie list rozwodowy. Z jakiego powodu? Jeśli znalazł w niej coś odrażającego. I tutaj były dyskusje pomiędzy szkołą Szammaja i szkołą Hillela. W nawiązaniu właśnie do takich dyskusji, debat, to pytanie zostaje zadane. Z jakiego powodu można oddalić? A na to pytanie Jezus odpowiada, cytując właśnie Księgę Rodzaju, rozdział 2, werset od 21 do 24. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Także już nie są dwoje jedno ciało, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Cytują prawo. Odpowiedział im, ze względu na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalić wasze żony, lecz od początku tak nie było. I to jest interpretacja powracająca do tego pierwotnego prawa o monogamicznym charakterze małżeństwa. Cele małżeństwa, jakie były? Zasadniczo Stary Testament podaje dwa cele. Pierwsze to było wydanie na świat potomstwa i wychowanie go, czyli cel właściwie, który bardzo często powraca również w naszych rozmowach na temat małżeństwa. A drugi cel to było utrwalenie imienia w narodzie. Cel właściwie, o którym się zapomina, mówiąc o Starym Testamencie. Utrwalenie imienia w rodzinie. Sprawienie, że imię człowieka nie zaginie. Nie dlatego, jakoby człowiek miał się szczycić tym imieniem i to było dla niego jakąś absolutną wartością. Każde pokolenie od Boga otrzymało w dziedzictwie ziemię, fragment ziemi, fragment Kanaanu. I to było dziedzictwo, które było przynależne do każdego członka tego pokolenia. I do troski o to, by to imię, które było związane z darem Bożym, nie zaginęło, do tego prowadziło małżeństwo. A nam się to wydaje to takie oczywiste, że kobieta jest równa mężczyźnie. Więcej, w naszej kulturze, zwłaszcza polskiej, to my no, z dużo większym szacunkiem odnosimy się do kobiet niż do mężczyzn. Ja mężczyźnie podaję rękę, a kobietę całuję w rękę. I to jest takie dla nas normalne. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w świecie sprzed 3000 lat, gdzie całe otaczające społeczeństwo kobiety nie traktowało jako równej mężczyźnie. A autor natchniony wywraca wszystko do góry nogami i mówi nie, kobieta jest równa mężczyźnie. Jest ciałem z jego ciała. Jest we wszystkim równa swojemu mężowi. Mistrz mówił, uczeń słuchał. Tak długo słuchał, aż sam mógł stanąć na miejscu mistrza. Czyli stać się mistrzem i również nauczać.
przenosimy ten obraz na rodzinę, o której mówi Paweł. Mężczyzna staje się modelem, paradygmatem mistrza. Kobieta staje się paradygmatem ucznia. Słucha po to, by potem stanąć w pozycji mistrza. Dowód na to, że ta moja interpretacja jest przynajmniej prawdopodobna, kilka scen z życia Jezusa i Jego Matki Maryi. Zaraz na samym początku życia Jezusa, kiedy został on odnaleziony 12-letni w świątyni, wywiązuje się szczególny dialog pomiędzy Jezusem i Matką. Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach mojego Ojca? Co ewangelista Łukasz komentuje? Maryja zachowywała w sercu wszystkie te słowa. Następna scena. Jezus pozostaje otoczony przez niezliczone tłumy, naucza i ktoś przynosi mu wiadomość. Oto twoja matka i bracia chcą się widzieć z tobą. Na co Jezus odpowiada bardzo tajemniczym pytaniem. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Znów mogą te słowa zaskakiwać. I kontynuuje. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je, są mi i bratem, i siostrą, i matką. W tym momencie pamiętajmy o tym, że Jezus nie skreśla Maryi i swoich braci z listy tych, którzy słuchają Słowa Bożego. Odwołując się do tej sceny, która miała miejsce w świątyni, kiedy on miał, po odnalezieniu go w świątyni, kiedy miał 12 lat, uświadamiamy sobie, że to właśnie Maryja jest wzorem tej, która słucha Słowa Bożego i wypełnia je, bo go zachowuje w swoim sercu. Oto, drodzy moi, dowód w moim przekonaniu na to, że model rodziny, o której mówi święty Paweł, to nie jest model, w którym kobieta nie ma nic do powiedzenia, a o wszystkim decyduje mężczyzna. Tylko jest to model pokazujący mistrza i ucznia. Uczeń słucha słowa, zachowuje je w swoim sercu i przez to staje się bratem, siostrą Jezusa Chrystusa. Tak w Starym Testamencie, jak w Nowym Testamencie jest absolutnie niepodważalna. Rodzina nie jest odpowiedzialna tylko za wykarmienie dzieci, za wykształcenie dzieci, ale jest odpowiedzialna za wychowanie dzieci. I to nie tylko w aspekcie kompetencji społecznych, ale przede wszystkim my, ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, jest odpowiedzialna za ukształtowanie wiary młodych członków swojej rodziny. Dziękuję Państwu bardzo. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.